Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a raczej w drugiej części z Mortal Kombat 11, fabuła. Tutaj, jak widzicie, sporo się zmieniło w menu. I tutaj też całkiem inaczej wygląda pod względem fabuły. Mortal Kombat 11. I tu jest druga część. Aftermath. Jeżeli będziecie chcieli, no to na streamie przejdę od nowa jedynkę i dwójkę. Ale tutaj lecę z częścią drugą fabuły, która wyszła dosłownie wczoraj w DLC-ku. Jak więc? Dobra. Zaczynamy. To jest dosłownie końcówka z tamtej części fabuły. Tak się zakończyła pierwsza część. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as the new protector of Earthrealm, once it is restored. You honor me, Raiden. The honor is mine, Lord Liu Kang. The sands of time are now yours to shape. It falls upon you to architect a new history. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows. But have no doubt, you are up to the task. Then together, let us begin. Całkiem spoko, że w końcu zdecydowali się na DLC gra odnośnie fabuły do Mortala, bo dawno tego nie było. To jest moment z trailera. Nie wiem, ile dokładnie te odcinki będą trwały, ale będę chciał, żeby jeden chapter był zaliczony, co najmniej. Jestem ciekawy, jak oni tu wrócili. Putin! What are you? Use your magic. Before the hourglass shatters. Even here, at the dawn of time. You spew lies and deceit. We will not hear it. In defeating Kronika, you destroyed her crown. Without it, you can't restart history. The hourglass will shatter. All realms will be lost. Fujin, is this true? Kronika's every action was taken to ensure her crown's preparation. She would not dare to restart history without it. I oczywiście pęka klepsydra. How do you know this? Kronika came to each of us. For our help, she offered places in her new era. For refusing her, we were banished to a void beyond time. We could observe the events leading up to your siege of the keep, but we were powerless to intervene. But then you killed Kronika. The void seal was broken open, permitting our escape via the hourglass. If you know so much about the hourglass, how do you propose I reset the timeline? With the crown. The crown is destroyed. Only in our present, not in our past. And while I cannot restart history without the crown, you can send travelers back into the current timeline. I see.
I must return to the moment before Kronika's defeat. End that battle differently, so that her crown remains intact. That leaves too much to chance. Kronika must never possess the crown. Otherwise, you cannot guarantee victory. What do you propose, sorcerer? That you send me into the past to steal the crown from my island before Kronika sends Cetrion to claim it. I'll then deliver it to Lord Raiden, and together we'll defeat Kronika. With the crown and hourglass under our control, we can restart history safely. Why are we listening to this? Właśnie. Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Do you? Trochę to podejrzane. Point, Raiden. Put it. A word. Trochę to jest podejrzane, żeby mówić. How is it you conspire against Kronika? Did her promises of grandeur not suit you? She wanted me to be her pawn, not her partner. She sculpted my entire existence to serve her, to collect souls for her crown. When my purpose was served, she betrayed me, casting me into the void. Your grievance does not fool me, Shang Tsung. Then trust that we have a shared interest in breaking Kronika's stranglehold on our destinies. Inevitably, our interests will diverge. This alliance is temporary. Have no illusions otherwise. I understand your misgivings, but it is the only way. But the risk, Liu Kang, will be rewarded. Say nothing to Nightwolf. Okej, okay, ci coś kombinują. Ciekawe, co wymyślili. With your plan, Shang Tsung. I must stay behind to operate the hourglass. But Nightwolf and Fujin will go with you to supervise. I welcome the assistance. I will join you. No, Raiden. I need your counsel here. Have faith in Fujin and Nightwolf. If I have faith in anyone, it is you, brother. Fujin. Ciekawe, co mu powiedział. Obstawiam, że... I will try to send you back to the Time Merger. You should have enough time to claim the crown before Cetrion delivers it to Kronika. Your confidence is inspiring. As the Keeper of Time, I am still a novice, Nightwolf. May the Great Spirit protect us. Zobaczymy, jak to wykombinowali. W każdym razie zmienią cały bieg wydarzeń z jedynki. Dobra, to jesteśmy w tym momencie, jak Shao Kahn chciał zabić Kotala. You've suffered too long at this pretender's hands. But I've returned, and I will save you from his madness. Only I can rebuild the empire. To już było wcześniej. Ci, co oglądali wcześniejsze odcinki, no to już widzieli. W którym momencie się oni pojawią? Przerwą to, czy... Z tego, co wiemy, to Kitana zabiła Shao Kahna. Dokładnie w tym momencie oni przybyli. Kitana walczyła z nim. Tutaj już wszyscy zjednoczeni. Dobra, czyli tutaj się nic nie zmieniło na to. Where's this boldness been hiding, Kitana? Had you shown it before, I'd have had no need for Melina. My sister was an unholy monster. Exactly like you, father. No i tu się rozpoczęła walka, właśnie. A ich dalej nie ma.
chwila, tego nie było. Dobra. Nightwolfem. No, spoko. Immediately after the time merger, yes? The battle between Kotal and Shao Kahn. No, look! Próbują się. It's much later than that. This is Kitana's battle with Shao Kahn. Then we're almost out of time. We must escape quickly. Changing this battle's outcome could cause Cetrion to claim the crown earlier than expected. And guarantee a failure. Let's go! To jest to dziwne, że... Okej. O, kolektor. Szykuje się kolejny Armagedon? Albo powrót Onagi? Nie wiem, czy nie będę musiał trochę ocenzurować sceny właśnie walki. Ale to zobaczymy dosłownie po tym odcinku. Miejscami będę dorzucał jakiś tam swój komentarz. Co nieco. Dobra, to w tamtym rozdziale nie widzieliśmy za bardzo środka, w sensie tego podziemia w Koloseum. No nie do końca. You've been hiding. You can sort with Earthrealmers now. His business is none of yours, Collector. My business is collecting what Shao Kahn wants. He will pay handsomely for you. No, wątpię. Za chwilę powinien zginąć Shao Kahn. You're outnumbered, Collector. Am I? O kurde. Profit by protecting Shang Tsung. He shares our goal, Kronika's defeat. You will be partners in death. Dobra, nie znam kompletnie ciosów do Nightwolfa. Będę musiał jakoś go inaczej rozwalić. Dobra, coś pokombinuję, może wyjdzie. O, coś pyko nawet. Tam z wcześniejszych mortali coś jeszcze kojarzę. Ale niektóre kombinacje są inne. Dobra. Powinno szybko pójść, jak na początek. Będę się starał nie robić Fatal Blow, bo będę w tym wypadku musiał, jak to wyjdzie, zrobić ten inny ekran, żeby mi dochodów z tego nie wolnęło, no niestety. Dobra, pykło. Mu skinu do Runeblacka i jakiś hajs. Dziękuję, Great Spirit. Całkiem nieźle. Kitana has defeated Shao Kahn. He always had more ego than skill. Come, let us leave while the crowd is distracted. No, we're already here later than we wanted to be.
Let's go to your island now and take the crown. No detours. Our rather public arrival at the Colosseum makes that impossible. Kronika's outworld allies will inform her of our presence. Go to my island now. We could be ambushed by Cetrion herself. And our combined power won't stop her. We need help. But whose help? We can't recruit any of our allies without altering this timeline's events. Sindel. Sindel's a revenant. Who can be restored to life. Niby jak kończy niżej. Who plays no major part in the battles that lie ahead. We can safely recruit her without disrupting events. It's a tactic Kronika is unlikely to anticipate. She was Shao Kahn's empress. His equal in evil. Because he had her bewitched. Returning Sindel to life will restore her original, more heroic self. And if we fail? The Sindel I knew wiped out most of Earthrealm's champions in a single battle. Mortal Kombat 9, no? Hadn't sacrificed himself, she would have killed them all. Dokładnie. That is the power we need to assure victory against Cetrion. Sindel is the key. And I suppose restoring her will be easy. Anything but. We can use Earthrealm's Jinsei to heal Sindel's body. But to break Quan Chi's spell and revive her soul, we will need access to Outworld's soul chamber. You have a different plan, Nightwolf? Trochę to podejrzane. Warn him to betrayal, sorcerer. And we will finish you. Where do we start? Earthrealm. To acquire the Jinsei. Szansungowi nie można ufać. O, Kronika. Frost i Gyrus. Shang Tsung, Fujin, Nightwolf, all were seen in the Colosseum. How is that possible? It should not be. Those cast into the void do not return. If Shang Tsung were to... I am aware, Gyrus. Take Frost and find them. We must discern from when and whence they came. Uh-huh. That will be sufficient. You two may leave. I'll stay behind to secure the grotto. Your aid is not required. Skąd Shansung wie, co robić dokładnie? Mimo tego, że obserwowali, co oni robili wcześniej? No to trochę dziwne. Gościu skrypty. To gościu, którym poruszyliśmy się w krypcie. Znaczy poruszamy się nad... Masakra. Indeed. Kronika. Raczej. Shang Tsung, come. Kronika is keen to question you. Nightwolf, kozak. Chociaż bardziej wolę, jak Shang Tsung tutaj będzie walczył. No właśnie, to widziałem ze zwiastunu. No tutaj akurat też jest fajny taki easter egg, bo postać Shang Tsunga gra aktor, który zagrał w pierwszym filmie Mortal Kombat, Keryu Kitagawa, także całkiem spoko. Kozacko.
isn't the future, Frost. We've seen it. Join us on the right side of history. The only side is Kronika's. My place in her new era is assured. No nie powiedziałbym. Nienawidzę walczyć wprost, nawet na online. Kurde. Dobra, to nie było Fatal Blow. Mam nadzieję, że nie będę musiał zamazywać niektórych momentów od drugiego odcinka. Dobra. Kurde. Elegancko. Do baraki. Nothing is assured, Frost. Dawaj szansę. Tylko najlepiej by było, jakby go nie zabijali. Is he finished? Bo jak go zabiją, to on... No, przy każdej... No właśnie. Przy każdej śmierci Gira staje się silniejszy. No ta scena przypomina mi ten... Deadly Alliance. Kłanci z tym z Shansungiem właśnie Vonaga Proli. Nightwolf. Już to teraz kompletnie będzie wyglądać jak Deadly Alliance. Fajne nawiązanie. No kompletne nawiązanie do Deadly Alliance. Why the Great Spirit chose me to wear the mantle. You are also anomalous. No one has ever escaped the void. Fight. Dobra, próbujemy go. Ale mi coś wyszło. Dobra, może będzie perfekt? Chociaż to jest niepotrzebne za bardzo. A, no właśnie. Dobra, druga runda. Kurde, tam to było do odbijania strzału. Pocisku raczej. Dobra. Nie. Dobra. O, do Sub-Zero. Dobra, łapy mu obciął. To tam. Najmniejszy problem teraz. Necessary? To buy us time. We must be rid of him before he recovers. No właśnie, to jest
co działo na tej zasadzie, że nawet jakby go zabili, to po chwili on się zaraz odrodzi. Co oni kombinują? Nice. Where did you send him? Chaos Realm. Do Havika. Havik will keep him entertained. Czyli do trupu. Let's get to the Nether Realm. Będzie się naparzał z trupami. Dobra, to jest Nether Realm. Czyli na nasze to będzie piekło. Upiory Szynoka. Kunglao. No sign of Sindel. Not entirely unexpected, given that she did not aid in the keep's defense. What was her role then, if she is such a formidable weapon? Is it possible that... Great Spirit. What is it? My revenant. He is close. The Great Spirit cannot save you. Look out. Kurde, jakie nowe moce mu dali. Take them to the Bone Temple. Myślałem, że ma amulet Shinnok, ale... Tutaj, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, to najlepiej by było, jakbyście sobie wygnęli poprzednie odcinki właśnie z Mortala, które nagrywałem. Czy to u mnie, czy to u kogoś innego. Shang Tsung! Nightwolf! Shang Tsung! Where are we? Shinnok's Bone Temple. No i to jest Shinnok. Raiden's violence against our lord will not go unavenged, Fujin. Prepare to pay for your brother's sins. Znajesz szacunku, to się będzie podlizywał. Wiedziałem. Well, death becomes you. Always the charmer, Shang Tsung. I will enjoy feeding Lord Shinnok your soul. Of suffering most. Only the best will do for the man who killed me. I should have saved you. Hopefully we will today. Chodzi o wydarzenia z Mortal Kombat 9. W Mortal 9 Sindel wybiła prawie połowę bohaterów. I Nightwolf się poświęcił, czyli zabił siebie i ją, żeby no Raidena, Liu Kanga, Sonię, Johnny Cage'a i resztę ekipy nie pozabijała. You can't kill me, Sindel. Not without killing my revenant. I'm not going to kill you. As Raiden said to Lord Shinnok, there are fates worse than death. Fajne przejścia porobili. No, ta się już blokuje, czyli nie będzie łatwo. No.
No ma ten okrzyk, kurde. Dobra. No wypadł. Wiedziałem, że to zrobię. Dobra. Okej. Elegancko. Dobra, druga runda poszła szybciej. I can imagine few fates worse than yours. Prawie zjarał. O kurde. You will die by your own hands. Harming me only hurts you. My sacrifice will save the Matoka. Kronika has no love for our people. The Great Spirit is a fraud who allowed us to suffer. Kronika is our future. Nie do końca. Dobra. Dobra, trzeba szybko ich. Aj. Tam już mogłem parę razy mu z Fatal Blow wywalić, ale nie chcę tego, bo będę miał demonetyzację czy jakoś tak. Poza tym filmy będę miał blokowane, bo wcale tego nie chcę. Dlatego staram się unikać tych Fatal Blow. A dosłownie walka by była o wiele krótsza. Dobra, perfekt, nawet wleciał. Wow. Dużo rzeczy poszło. Co jest? Shang Tsung, stop! We can restore him! No, Nightwolf. Shang Tsung must live. To jest trochę podejrzane. Niezbyt dobrze. Z tego co pamiętam, jeżeli zabiją z tych późniejszych wydarzeń, to tym wcześniejszym nic się nie stanie. Ale jeżeli będzie na odwrót, no to... Lipa. Both of you, please. We must make haste to the Soul Chamber. Then let us hurry. And hope Shiva is as eager to aid us as I anticipate. Escort you and your comrades to the Soul Chamber. Yes. Have you come from the future only to insult me? Dobra, i tu się zaczyna Shiva. This request is far below your present station, your highness. But defeating Kronika depends on us reaching that chamber. Dobra, tutaj przerwa, bo tu się zaczyna kolejny chapter. Także będę się starał to wrzucać codziennie, żeby w miarę to szybko skończyć, bo jest to naprawdę ciekawe. Tej fabuły. Także jutro będzie kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.